Najprostszą i najbardziej oszczędną metodą rozmnażania roślin jest sadzonkowanie. Dziś na przykładzie sempoli, nazywanej też fiołkiem afrykańskim, opowiem, jak pozyskać nowe rośliny poprzez sadzonki liściowe. Zapraszam na dom pełen kwiatów. Niektóre rośliny pokojowe dobrze rozmnażają się w ten właśnie sposób. Oprócz sempoli możemy pobierać sadzonki liściowe również z begonii, sansewiery czy skrętnika. W przypadku fiołka afrykańskiego jest to niezwykle łatwe. Najlepiej jest rozmnażać rośliny wiosną, ale jeżeli zachodzi taka potrzeba, z sempoli możemy pobrać sadzonki o każdej porze roku. Wystarczy obciąć wyrośnięty liść ze zdrowej rośliny. Warto wybrać taki, który ma długi, co najmniej 3 cm ogonek. Liść sadzimy ukośnie do mieszaniny torfu i drobnoziarnistego piasku. Dobrze sprawdza się tu podłoże do kaktusów i sukulentów. Zagłębiamy ogonek w podłożu aż do blaszki liściowej. Podlewamy i ustawiamy w ciepłym, nienasłonecznionym miejscu. Liście możemy też zanurzyć w wodzie i poczekać, aż wypuszczą korzenie. Jeżeli zdecydujemy się na drugie rozwiązanie, warto zastosować metodę z gazą lub folią. Nakładamy ją na słoiczek z wodą i mocujemy gumką lub sznurkiem. Nacinamy otwory i wsuwamy w nie ogonki liściowej tak, by dotykały wody. W ten sposób chronimy liście przed gniciem i mamy niemal 100% szansę na pozyskanie sadzonek. Gdy pojawią się korzonki, przesadzamy młode rośliny do ziemi. Jeżeli zdecydujemy się na umieszczenie liści bezpośrednio w podłożu, wystarczy posadzić w doniczce jeden liść, ponieważ z niego wyrośnie kilka sadzonek. Kiedy sadzonki podrosną, rozdzielamy je i sadzimy osobno w doniczkach. Możemy też posadzić je w większym pojemniku, tworząc piękną kompozycję sempoli, jednej odmiany lub różnych wybranych odmian. Podczas rozmnażania sempoli pamiętajmy, aby utrzymywać stałą wilgotność podłoża. Zaleca się delikatne podlewanie co 2-3 dni. Nie zraszamy liści. Sadzonki, tak samo jak dorosłe rośliny, chronimy przed wahaniami temperatury i przeciągami. Pierwsze korzonki pojawią się po 2-3 tygodniach. Po kolejnych 5-6 u nasady liścia powstają małe rozety nowych roślin, które zakwitną po następnych kilku tygodniach. Najczęściej po 8-10 miesiącach od rozmnożenia sempoli mamy już kwitnące okazy. Na koniec przypomnienie. Sadzonka to część rośliny matecznej. Nowa roślina będzie więc identyczna jak ta, z której pobraliśmy liść. I to wszystko na dziś. Zapraszam do oglądania kolejnego odcinka programu Dom pełen kwiatów.